Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Słuchajcie, już spieszę do was, żeby tutaj troszeczkę z wami porozmawiać. Mamy dzisiaj środę, czyli oficjalnie, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 20 będzie premiera e-booka. Jak wy to oglądacie, to e-book oczywiście jest już dostępny, oglądacie w czwartek. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam bardzo serdecznie. Link macie na dole do sklepu. Tam możecie wejść, przeczytać, zobaczyć i ewentualnie, jeżeli macie ochotę, to zakupić. Powiem wam, że w nocy spałam dzisiaj pięknie po tej mojej wczorajszej, tej byle jakiej nocy. Słuchajcie, dzisiaj przespałam pięknie całą noc. No i słuchajcie, rano już miałam mnóstwo planów. Myślałam, żeby zrobić to, myślałam, żeby zrobić tamto. Oczywiście też chciałam nagrać film na Boogie Silver, co dziś myślę uczynię. Lada moment, jak już Krzysiek z Leo wróci do domu, bo jest ze mną Nelcia dzisiaj, słuchajcie. Także moje plany troszeczkę się dzisiaj pokrzyżowały, ale mam nadzieję, że uda mi się to za chwilę wszystko nadrobić. Słuchajcie, rano, jak co rano, Krzysiek zabrał dzieciaki, Leo do szkoły, Nel do przedszkola. No i po jakiejś godzinie, półtorej, zadzwonili do nas z przedszkola, że Nelcia ma troszeczkę ropkę, taką zaschniętą tutaj, słuchajcie, pod oczami, na rzęsach, po prostu na dolnych rzęsach. No i że w przedszkolu zaczyna się już powoli zapalenie spojówek i żeby po prostu zabrać ją do domku, żeby bardziej jej nie wzięło, albo żeby też nie zaraził się nikt i ona, żeby bardziej się nie zaraziła, wiecie, o co mi chodzi. Także słuchajcie, pojechałam po Nel. No i Nelcia jest ze mną aktualnie dzisiaj cały dzień w domku, więc tak jak mówię, trochę plany mi się pokrzyżowały. Niemniej jednak, słuchajcie, będę obserwować. Moje dzieci w zeszłym roku miały zapalenie spojówek, było, słuchajcie, takie widmo i wirus po prostu był w szkole i w przedszkolu, i Leoś miał, i Nelcia miała zapalenie spojówek, więc trochę się zdziwiłam, natomiast rano nie było żadnej ropki i teraz oczka wyglądają bardzo dobrze, więc albo to nie zapalenie spojówek, albo po prostu, słuchajcie, dopiero gdzieś tam to się powoli wszystko zaczyna, więc lepiej, żeby pobyła w domu, zostanie dziś, zostanie jutro. Ja oczywiście będę sprawdzać i mam nadzieję, że nic tam się nie rozwinie, ale wiecie jak to jest, lepiej, żeby po prostu była w domku ze względu na swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo dzieciaczków. A rano, tak jak mówię, no nic nie było, przez te półtorej godziny po prostu gdzieś ta torebka musiała być. Także obserwuję moją gwiazdę, gwiazda jest ze mną. Dzisiaj dzień pełen emocji dla mnie. Właśnie wrzuciłam na Instagram zajawkę, że już wkrótce o godzinie 20 startujemy właśnie z premierą. Wow, powiem wam, że bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę. Trochę będzie tego gadania o e-booku, jak wiecie, no to jest coś, nad czym pracowałyśmy z Natalią i ja bym chciała, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało. Chciałabym tym e-bookiem jak największej liczbie osób, o tak, pomóc, wesprzeć i zmotywować. Także będzie trochę tematu e-booka tutaj, właśnie na kanale Boogie Silver, na Instagramie, gdzieś tam będę o tym przypominać, później już oczywiście troszkę mniej, natomiast zawsze, jeżeli będą pytania o dietę, czy o to, jak schudłam, jak to u mnie wyglądało, to link zawsze do e-booka będzie na dole. Dobra, kończę, słuchajcie, patrzę właśnie przez okno, że już wjeżdżają Krzysiek z Leosiem, także odzywam się do was za chwilę. Witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, wspominałam wam wczoraj, że przyszła do mnie paczuszka PR-owa, słuchajcie, taki prezent do mnie tutaj przyszedł, za co bardzo serdecznie dziękuję. Marka Dermash Cosmetics, powiem wam, że ja wcześniej nie znałam, a widzę, że naprawdę fajnie tutaj na Instagramie ludzie się wypowiadają i naprawdę powiem wam, że jestem bardzo ciekawa tej marki. Tutaj mam krem nawilżający przeciw niedoskonałościom z kurkuminą, aktywna formuła kremu nawilża, matuje, zmniejsza zaczerwienie, wygładza skórę, odblokowuje pory, zmniejsza nadmiar sebum. A tutaj, słuchajcie, mam HA Plus Serum. To jest serum podwójnego kwasu hialuronowego. Nawilża głębsze warstwy skóry, chroni przed utratą wody, poprawia elastyczność skóry. Także będę sobie stosować, tak jak mówię, markę Dermash dopiero co poznaję, wcześniej nie znałam. Także dziękuję bardzo. Jeżeli znacie Dermash, to dajcie mi koniecznie znać. Dobra, jest tutaj ze mną Nelcia i słuchajcie, piję kawę, ale powiem wam, że czym bliżej godziny 20, tym się bardziej stresuję i nie wiem, co dzisiaj z tego vloga będzie. Słuchajcie, nagrałam film na Boogie Silver przed chwilą. Taka w emocjach, musiałam sobie znaleźć, wiecie, coś, jakieś zajęcie, więc nagrałam film na Boogie Silver, więc macie go już. Serdecznie zapraszam, zostawiam wam oczywiście też linka
na dole i link oczywiście do e-booka też będzie na dole, nie wiem czy to już mówiłam, ale na pewno już Wam to mówiłam. Kochani moi, słuchajcie, cały czas jestem z Wami na łączach, na Instagramie, też pod vlogiem, wszyscy już czekają, aż wybije 20, wszyscy czekają, słuchajcie, jest przed 19, także no... Emocje sięgają zenitu. Słuchajcie, mówię do Krzyśka, co ja dzisiaj w tym vlogu nagram? No ten vlog to będzie taki totalnie nieogarnięty, że tak powiem. Tak, słuchajcie, miałam dzisiaj takie eleganckie dość spodenki, natomiast przebrałam się i mam już moje ukochane tęczowe dresy, takie tie-dye, słuchajcie. Także mam dresy, mam elegancką bluzeczkę jeszcze, bo będę się o 20 odzywać na Instagramie, wiecie, i zaczynamy premierę. Bardzo dużo z Was dzisiaj do mnie napisało, że czekacie na tą 20, poustawiałyście sobie przypomnienia. Także mega, mega się cieszę. Krzysiek patrzy na mnie jak na szaloną i słuchajcie, mówię do niego, co my dzisiaj będziemy nagrywać? A Krzysiek mówi, no nie wiem, może powiedz, jaki dzisiaj dobry obiad dla mnie robisz. Więc tak, Leoś, słuchajcie, oczywiście pomidorową dzieci zjadły. Leoś je swoje ulubione tortellini. Nelcia je pierogi z truskawkami. A mój mąż dzisiaj będzie jadł, uwaga, uwaga, białą kiełbasę z ziemniakami i do tego robię najlepszą suróweczkę, którą ja też pewnie sobie zaraz zjem, ogórek kiszony, cebulka i majonez, rewelacja, ja już Wam kiedyś o tej surówce mówiłam, także jeżeli nie próbowaliście jeszcze, no to koniecznie, koniecznie spróbujcie. Więc taki dzisiaj obiad, bez polotu, więc mówię, no nie, no białej kiełbasy to ja raczej nie będę nagrywać, ale życie. U nas w domu jest pasztet, u nas w domu jest paprykarz, u nas w domu jest biała kiełbasa, kiełbasa po lubelsku, są pierogi, bardzo lubimy tatar, bardzo lubimy smalec, także w ogóle Krzysiek to jest takim konkretnym fanem polskiej kuchni, jego ulubiona, chociaż lubi też i makarony, jakieś tam inne rzeczy. Natomiast tak, no u nas się je, na przykład Krzysiek właśnie bardzo lubi pasztet, raz na jakiś czas właśnie, czy paprykarz, takie rzeczy. No ale mówię, no już z kiełbasą białą Wam tutaj dzisiaj we vlogu nie wyjadę. Słuchajcie, przyszły moje nowe kryształy, przepiękne, przyszły kryształy od Kariny, bo ja u Kariny zazwyczaj kupuję kryształy. I słuchajcie, przyszły też do mnie jeszcze z jednej strony kryształy, także powiem Wam, że są przepiękne. Mam też nowe kadzidełka, ale to już mówię, w dzisiejszym vlogu Wam nie będę pokazywać, pokażę Wam pewnie to już jutro. Jutro, tak jak Wam wczoraj wspominałam, idziemy na premierę i jutro też, słuchajcie, idę do mojej Kasi zrobić sobie hybrydę na moich krótkich grzybkach. Ten mi też odpadł, mój śmieszny palec, także jutro jeszcze przed premierą szybciutko zahaczę o Kasię i zrobię hybrydy. Jakiś mocny kolor, ale na tych okruszkach to wiecie, będzie śmiesznie wyglądało. One już były naprawdę długie, długie, ale przez ten czas już gdzieś tam wiecie, a tak się zrobiło i się połamały. Także jutro też fajny dzień przed nami. Ale to już zobaczycie na pewno jutro. Czy jest coś jeszcze, co Wam chciałam teraz powiedzieć? Chyba nie. Idę właśnie, dokończę tą suróweczkę. Tak, słuchajcie, bo Krzysiek dzisiaj będzie jadł późno obiad. My tak czasem robimy, tak jak Wam mówiłam, że my jemy obiad o kolację, więc ja tutaj mówię, że przed 7, a dopiero Krzysiek zaraz będzie jadł. I co? Krzysiek chciał Wam jeszcze coś pokazać, zrobić polecanko, jakąś polecajkę, także zaraz Wam pewnie pokażę. A ja, słuchajcie, oczywiście nie zapomniałam, dzisiaj na koniec tego vloga zrobimy rozdanko, także wszyscy, którzy czekają na rozdanko, dzisiaj pod koniec tego vloga zrobimy rozdanko i tak jak Wam wspominałam, będą dwie nagrody do rozdania, ale to wiecie, ja sobie tutaj ogarnę tą 20, tą premierę, no i później oczywiście pokażę Wam nagrody i zrobimy sobie rozdanko. A jeszcze tak się śmieję, bo mój mąż do mnie dzisiaj dzwoni i mówi, kupię szampana na tę okazję i też z Natalią jestem na łączach. Ja mówię, nie, no przecież ja teraz wiecie, na stabilizacji w ogóle alkoholu nie tykam, także mówię, słuchaj, pokrzywa albo woda z cytryną, dzisiaj tak wzniesiemy toast po prostu. Także nie będzie szampana, a będzie pokrzywa. A też zobaczcie, Krzysiek dzisiaj przywiózł nową, numer 5, książkę dla Nelci. Tutaj też taką gazetę i przywiózł i była gumka, a my już taką gumkę mamy. Także mamy dwie takie gumeczki. Co tu jeszcze masz, Nelcia? A jeszcze to w tej gazetce, tata jakąś gazetkę tutaj wynalazł i w tej gazetce było coś takiego. I tu jeszcze było, zobaczcie, takie dodatki. Ale mamy kolejny numer, numer 5, Dumbo. Ja jak byłam małą dziewczynką, miałam piękną książkę o Dumbo i bardzo, bardzo
bardzo lubię tę książkę, także zaraz też sobie otworzymy, no i picie jeszcze oczywiście. Anelcia, słuchajcie, czuje się super, robki na razie w oczkach nie ma, robki brak, także to najważniejsze. Tutaj proszę bardzo, będzie polecajka. Jeszcze polecajka, tak, tutaj mamy z Lidla, w Lidlu, dobrze mówię? Tak, z Lidla, no. Tak, kupiliśmy w Lidlu napój proteinowy, tak, shake, tak, z wysoką zawartością białka. Białeczka, kochani, tak. Bardzo dobry, ja wypiłem czekoladowy, została jeszcze wanilia, ale polecam. Ja sobie lubię na przykład jakieś tam śniadanko w pracy szybko ciachnąć i jeszcze dodać to. Tak, i to ma w ogóle dużą zawartość białka, więc jest spoko. Jest jeszcze chyba truskawka. To truskawki nie próbowałeś, nie? Truskawki nie próbowałem, bo nie lubię. Wiecie, nie lubię zawsze, jak wybieram jakieś tam szejki, czy tam jakieś inne rzeczy, to jakoś tak truskawka mi nie podchodzi. Zawsze wolę czy to czekoladę, czy na przykład wanilę, nie? Coś takiego. Tak, ale słuchajcie, jeszcze tu już na inny temat skojarzyło mi się. Są jeszcze te, kojarzysz ten Muller? No są, ale Muller to chyba taki shit, wiesz, mi no się taki, wydaje trochę. Ale ostatnio kupiłem chyba słony karmel. O kurde. O kurde, jakie to jest słodkie, ale jakie to jest dobre. Czy to toffee było? Ale wiesz co, mi się kojarzy. Jak ja to wypiłem, to tak się przesłodziłem, ale no bardzo dobre. No bardzo dobre, tylko wiesz, pełno cukru, tutaj masz fajny ten high innego, protein, wysokie proteiny. To tak mi się właśnie skojarzyło, no. Oczywiście. A wiesz, kiedy ja tego Mullera piłam? Raz w życiu piłam Mullera pistacjowego i to było przed naszym ślubem chyba, jak jechaliśmy gdzieś tam do Wasilkowa przed naszym ślubem i wtedy też był taki pyszny, nie? Tak. Też nam bardzo smakował. Także takie oto szejki, w piątek siatkówka, dużo ruchu i... I działamy! Zdrowe jedzenie, zdrowe no, Krzysiek jedzenie. Tak się w siatkówkę wkręcił, że po prostu nie ma bata. Piątek jest, tak, siatkówka jest siatkówka jest i bardzo mu się w ogóle podoba, nie? Mi się podoba, super się fajnie czuję po niej. No co, jakąś formę trzeba trzymać. I naprawdę takie coś odskocznia dla mnie, tak? Zostawiam dzieciaczki w domu, jadę sobie tam na te 2 godziny dla siebie. Tak. No i mówię, jeszcze te zdrowe odżywianie, to by było super. Dzisiaj biała kiełbasa. Powolutku mi to idzie. Z mniorami. Ta waga gdzieś tam idzie do góry zamiast w dół, ale próbuję, walczę. Tak. Czy jesteś zadowolony, dumny z żony, że dzisiaj premiera e-booka? No właśnie, no i nie zapominajcie, dzisiaj jest premiera e-booka. Trzymamy kciuki. Paula włożyła w to naprawdę dużo serca. No i naprawdę warto przeczytać, bo jest naprawdę ciekawy i przede wszystkim jest to prawdziwa historia. Koniecznie zobaczcie. No. Oczywiście jest. Jaka reklama, no. Jaka reklama miła. Dobra. No, dobra, kochani, lecimy dalej, bo zaraz 20. Kochani, ja chciałabym tylko zakomunikować, albo nie. Nie zgadniecie, która jest godzina, jest bardzo, bardzo późno, dzieci śpią, Krzysiek śpi, chyba wszyscy już śpią o tej porze, a wiecie, premierą ja przeżywam, teraz dopiero emocje ze mnie schodzą, piszę z wami, odpowiadam na wasze pytania, także no mega, po prostu mega, ale słuchajcie, przychodzę z rozdaniem, tak jak wam mówiłam, tak jak obiecałam, rozdanko w dzisiejszym vlogu i to głównie też na tym się dzisiaj chciałam skupić, także słuchajcie, 2 nagrody, 2 zwycięzców. Co musicie zrobić? Mówię od razu, tak jak zawsze, to napisać biorę udział w rozdaniu i dlaczego. I to mi w zupełności wystarczy. Wybiorę 2 osoby, o tak. I już wam pokazuję. Nagroda numer 1, super maseczka. To jest taka maseczka Eco Sorbet, która nawilża, koi i ma zawartość też kwasu hialuronowego, ekstrakt z malin, hydrokompleks, rewelacja. Ja ją miałam i naprawdę jest świetna. Zresztą kilka opakowań później do mnie od Bielendy jeszcze przyszło. Dobrze, słuchajcie, tutaj mamy też maskę od The Body Shop. Tutaj z The Balm mamy kultowy róż, który naprawdę cieszy się super opinią. Dodatkowo mamy tutaj taki od Bourjois Healthy Mix i to jest taki krem koloryzujący i do tego również od Bourjois taki piękny błyszczyk. Ja wam już kiedyś o tych błyszczykach mówiłam, że bardzo je lubię, są bardzo fajne. Także to nagroda numer 1 i już pokazuję nagrodę numer 2. Również maseczka w takim słoiczku z The Body Shop. Tutaj mamy podkład, oj, Śnieżka przyszła, więc mamy podkład. Mamy taki sam błyszczyk, taki lip gloss, proszę bardzo. Dodatkowo również mamy róż od The Balm i tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, maseczkę w
płachcie aloesową, aloe, bardzo głęboko nawilżającą z The Body Shopu. Także zestaw numer 1 i zestaw numer 2. Tak jak mówię, co musicie zrobić, to tylko napisać biorę udział w rozdaniu i dlaczego. Mam nadzieję, że nagrody Wam się spodobają. Ja uważam, że są bardzo fajne, wszystkie rzeczy są super, sprawdzone. Także no co, Śnieżka mnie podgryza tutaj, także czas już kończyć. Ściskam Was serdecznie, życzę powodzenia. Widzimy się już jutro we vlogu. No i jutro też we vlogu postaram się ogłosić 2 zwyciężczynie bądź 2 zwycięzców. Dobranoc, kochani, uciekam. Buziaki, hej, pa!